jak mówimy o ekowioski, wiesz, ekowioski istniały w starych czasach, pogańskich czasach. Jak ludzie żyli? Oni żyli w ekowioskach. Skanseny, słowiańscy, to oni żyli razem. Oni żyli razem w jednej wiosce i każdy podzielił się z tym, co miał, z innymi. Każdy znał każdego i każdy pomagał każdemu. Z jedzeniem, z pomocą budowlanym, pomocą to, tamto i wamto. Ktoś się zachorował, to zawsze jakaś tam kobieta przyjechała z ziołami i pomogła i tak dalej. Nie było, nie tak jak teraz. Teraz jak jest? Pojedziesz na wsi i działkowcy tam mają, wiesz, wszystko ogrodzone. To jest moja działka, jeszcze tam kamery dają, surveillance i tak dalej. I jak zapytać się kogoś na wsi, który przyjechał tam z Warszawy i coś tam działkę sobie postawił, czy z Katowice, tak jak tutaj jest wiele działki z Katowice, to oni ci powiedzą, a znasz pan, kto jest sąsiad? Nie, nie znam. Ale przecież pan tutaj, to jest wioska, co pan? Nie znam, ja tutaj trzymam się dla siebie, przyjeżdżam, tylko siedzę w moim tam enklawie. Ja jestem urodzony w Przemyślu, wychowany w Anglii. Byłem urodzony w Polsce 52 rok. I moja mama uciekła, jak ja miałem 7 lat. Uciekła do Anglii. I zostałem w Anglii i tam byłem nauczony. Dlatego angielski jest mój pierwszy język, tak jak twój. Dlatego mój polski nie jest tak super. To jest miejsce, które kiedyś, wiele tysiąców lat temu, wiesz, przed Europą, ponad, wiesz, 5000 lat, jak było jeszcze Aryan cywilizacja, to tutaj mieszkali Aryany w tej okolicy. I ten miejsce zostało, wiesz, ma swoją energię po nimi, bo oni, wiesz, tutaj robili swoje różne rzeczy, które robili. Wiesz, co to jest Aryan cywilizacja? Nie, bardzo przedpogańską cywilizację, wiesz. Zostało opisane o tej cywilizacji i księgi zostały jeszcze w Indiach, Wejdy. I w południu Ameryce też było księgi, ale konkwistadory to wszystko zniszczyli. Aryan cywilizacja istniała na całym świecie. W 70-tych latach, jak wędrowałem przez Indii, jako, wiesz, jako młody hippies, bo wtedy miałem tylko 20 parę lat, to poznałem Agnihotra wtedy. I też poznałem jogę, też poznałem te wszystkie różne, tę całą filozofię, wiesz, hinduską. Łatwo mówić, na przykład, że w południu Ameryce, w Indiach, gdzieś tam daleko są takie wyniki, wiesz, gospodarstwo, które jest zniszczone, nagle, wiesz, się urodziło na nowo dzięki paleniu Agnihotra i paleniu tych wszystkich dodatkowych ogniach. A ludzie pytają się, a tutaj w Polsce coś jest? To było 95 rok i mieszkałem z Parvati, żoną moją Amerykanką i mieszkaliśmy w Krakowie. I Parvati dostała przekaz, że musimy szukać na południu Kraków siedziba dla fundacji, bo siedziba była na województwo zielonogórskie w miejscowości koło granicy niemieckiej, który Ulrich Böck, który tam dom ma na górze, on to kupił, ten gospodarstwo rolny tam koło i dlatego było koło niemieckiej granicy, bo on mieszkał na południu Niemiec. I on to kupił, żeby pokazać, jaki efektywny jest terapia Homa. To znaczy palenie tych wszystkich ogniach, te wszystkie ceremonie, rytuały, procesy z ogniem na środowisko. No, po prostu pokazać przykład i zrobić badanie, jak to działa. I on to kupił jeszcze jak była komuna, czy skończyła się komuna, już nie pamiętam. I on zaprosił mnie tutaj do Polski, bo on wiedział, że ja jestem Polak, mieszkałem wtedy w Australii i zajmowałem się tam gospodarstwem Homa, terapii Homa. Australii, koło Sydney. I on zaprosił mnie tutaj, żeby prowadzić ten gospodarstwo tu. A ja chętnie przyjechałem, bo ja tęskniłem za Polską. Bo wiesz, ja byłem tutaj jako nastolatek z Londynu. I wtedy się mocno zakochałem z Polską. To był mój pierwszy romans, wiesz, Polska. Polska natura. Polski ludzi też, ale polska natura najwięcej. No i krótko mówiąc, przyjechałem z Australii, zajmowałem się z jego gospodarstwem tam koło niemieckiej granicy, ale nie podobało mi się tamten miejsce, bo wszystko jest taki równy i taki, wiesz, taki, no, taki niemiecki teren, taki, wiesz, nieciekawy. I Parvati przyjechała i urządziliśmy się na chwilę w Krakowie i ona mówiła, no szukamy na południu Krakowa siedzibę, bo nie podobała nam się, wiesz, koło niemieckiej granicy. I to był pierwszy miejsca, co oglądaliśmy, ten miejsca. Wtedy jeszcze było dziko tutaj. Tu nie była droga porządna, taka kamienna droga, wiesz, na piechoty i ciągnikiem, i koniem, i terenowym tylko.
Ale miejsce było takie magiczne, że od razu myśmy zakochali się z miejscem. Przyjechali 95 rok tutaj, to ta stara chata nas kosztowała grosza. Ten cały posiadłość tutaj, to było tylko 500 zł za ar, a to było 3 hektary tutaj. To parę złotych to było wtedy. A za to nic nie chcieli. Oni nic to nie chcieli. Oni mówili, że to jest opał. Spal to wszystko. A mówi, dobra. I tylko za ziemię zapłaciliśmy. To najpierwsza sprawa, co musieliśmy zrobić, to wiesz, urządzić kuchnię, łazienkę, woda, szambo. Proste rzeczy, bo tutaj co ludzi, jak tutaj ludzie żyli przed nas, to oni były hardcore taki, wiesz. Kibel na zewnątrz, w zimie, wiesz, minus 20 mrozy i poszły sobie na zewnątrz, żeby się załatwić. No i wtedy kosztowało, tak jak mówię, 500 zł za ar, a teraz kosztuje ci minimum 10 tysięcy za ar. Teraz jest więcej ludzi, teraz jest około 15-16 ludzi tutaj. Okej, okay, ale to... Najpierw było tylko ja i żona, Parvati. Tak. Ale czy to jest jakaś religia? I jak dokładnie to pomoże, bo mówicie o czyszczeniu atmosfery, tej okolicy, co to jest? Agnihotra to jest starożytna metoda wyciągana z Wejdy, który wykorzysta procesy, rytuały, ceremonie, jak to chcesz nazywać, z ognia. Wykorzysta ogień. W miedzianej piramidce się pali odpowiednie materiały, tak jak suszony nawóz, klarowane masło, ryż. I śpiewa się krótkie mantry. I Agnihotra się różni od wszystkich innych procesów z ogniem, czy rytuały z ogniem, które teraz się rozpowszechniają bardzo szybko na całym świecie. Różni się, bo jest wykonany tylko i tylko wschodu i zachodu słońca, kiedy słońce i ziemia są równoległe. Bo wtedy, w tym momencie, tak jak jest napisane Wejdy, a Wejdy to są, wiesz, ponad 5000 lat temu. Oni wiedzieli o tym dawno, dawno temu, bo były, wiesz, wysoka świadomości, na wysokim poziomie cywilizacja. Oni wiedzieli, że dokładnie w tym momencie przechodzą do Ziemi z kosmosu ogromny wpływ energii, który w jednym słowo możesz nazywać prana. May the force be with you, wiesz. W tym kosmicznych energii jest różny rodzaj elektryczności, a my tylko znamy jeden. Są różne promieniowane radiowe, są różne subtelne energii. No, ale o co chodzi? Agnihotra potrafi, dzięki temu, że tą miedzianą piramidkę i te wszystkie narzędzi, dzięki temu potrafi zatrzymać jakby maluczenki część, mikrocześć tej energii i pomagać całe środowisko naokoło tego piramidki. To znaczy pomagać, w sensie, że odżywia, oczyszcza, uzdrawia i neutralizuje wszystkie zanieczyszczenia i odżywia wszystko, co jest w atmosferze. Jestem Irlandczykiem, ale mieszkam tu już 23 lata. No, tak, już. Naprawdę? Troszeczkę. 23 lata? Mój ojciec jest Irlandczykiem, ale on mieszkał potem w Peru, Ameryka Południowa. Ja urodziłem tam i mieszkałem tam 13 lat. Studiowałem Liverpool i Somerset też, Anglia. I potem największy czas jestem tu, w Polsce, 23 lat. Ale tak, tylko wszystko tutaj też rozmawiamy po angielsku, so ja uczę po polsku, ale nie bardzo szybko, nie dużo. I tutaj mamy nasze pszczoły. No, obudzili już, tak? Aha. A masz żona Polski? Mam żona Polski, tak, Asia. Ona mieszka tu, i mam dwa dzieci. I ja szukałem takie miejsce, gdzie jest blisko więcej natura. Gdzie oni pali, a też Agnihotra, to czysta atmosfera od polucji, od kontaminacji. No i ja uczyłem, jak krowy robić, pszczoły, pracuję w pszczoły, krowy, kaczki też mamy, ogród oczywiście, zioła też, lekarstwo też mamy. I robimy taki preparat razem zioły i też razem popiół Agnihotra, jaki też jest lekarstwo. No i to jest drugi dzień, krowy są na zewnątrz. Około 2 tygodnie temu jeszcze był śnieg tutaj, no co jest trochę... Jak wysoko jesteśmy nad morzem? Jesteśmy około 800 metrów. Oni mieszkają tam w środku. Mamy jedno mleczne, ale nie daj dużo teraz. On jest byk, kastrowany. I to jest swoja matka, ten czarny. Ona jest bardzo miła. Kiedy ja byłem, to pierwszy był jeden krów, no. A jaka jest ich rola na gospodarstwa?
Bo czy są na mięso, czy na... Nie, nie, nie. Wszystkie jesteśmy wegetariany tutaj. Wszyscy? Wszyscy, no. No nie, nie. Wszystko jest taka ahimsa. On ten byk tam na dole, on ma już... To jest Barry tam na dole, on ma już 14-15 lat. I to jest, może być najstarszy byk tutaj na całym Małopolska, czy nie Polska, bo nie jemy krowy, nie jemy mięso tutaj i wszystko będzie stare i tutaj... Będą umierać tak, naturalnie. No, tak, tak. No. Więc oni są tutaj tylko dla obornik. Tylko dla obornik i też jest jeden element do ten ogień Agnihotra, jest suchy nabóz. To suchymy nabóz i też palimy ten. Ich kupa jest spalona po prostu? Tak. A to pomoże regenerować gleb? Będzie widać. Suszarnia jest tam w środku. Suszarnia? No. A to jest suchy nawóz? Tak. Czy ja mogę zobaczyć? Czy mogę ja zobaczyć, wyjść? Ale tutaj też masz. Ale tak. Okej, okay, ale wyjaśnij mi co się dzieje tutaj, bo... Cow Dung Factory, to jest kupa, fabryka kupa krowy, tak? Tak. A tutaj, powiedz mi, co to jest? Co to jest, to nie jest suche dokładnie, ale widzisz, to będzie sucho. Aha. To nie śmierdzi, to ładnie pachną i to jest bardzo czysty materiał, ten nabóz od krowy. Bo tylko oni tylko jedzą trawę, zioły i tak dalej. Lekarstwo też, duże kultury używały nabóz, takie lekarstwo. I to jest co palimy też, kiedy robimy Agnihotra, no i ten nabóz. Bo okay. To jest najlepszy materiał. Ale wydaje mi się, że robicie bardzo dużo takich rzeczy. No, bo też sprzedajemy do całej Polsy, bo są dużo ludzi, jak robię Agnihotry teraz tylko na swoim miejscu, na swoim domu, nie tylko na farmy, ale też dla swojego zdrowia, albo rodzina i tak dalej. No. Więc można zamówić ten kupa do domu tak. Po prostu przez no. Internet tak. Czy coś, tak? No. Dodajesz coś? Jakiś chemia? Nie, 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 nic. To jest czyste oborne. Ta budynek był zbudowany tylko po to, żeby być w takim miejscu, tak. Gdzie to wszystko jest suszone. Tak, dokładnie. Jak ciasteczko, tak? No, ciasteczko, cukiernia. 30 stopni tutaj chyba. Tam będzie jeszcze jeden tunel. Aha. Możemy robić taki jeszcze jeden tunel. Tam teraz jest jarmuż, dużo pełny jarmuż jest tam. Czy jeden cel jest, chcecie być samowystarczalny, kiedy chodzi o jedzenie? Czy kupujecie rzeczy z sklepach? No, kupujemy też oczywiście sklepy. Tak idealny, może być na parę lat możemy więcej tylko wszystko robić tutaj, no. Ale idziemy do sklepu i kupujemy też. Aha. Ale próbujemy cały czas kupić owoce, i tak dalej, ekologiczne. No. Około 4-5 rodzin mieszka tutaj, na swój dom, na swój teren. So, każda rodzina ma swój teren, so, ja mam ten na dole, na górze, to jest mój dom. Nie widzisz dużo tutaj. Budowałeś to sam? Nie, był brygada, ale też ja pomagałem i żona też. I to jest dom słoma i glina. No. Koska słoma i glina zewnętrzna, glina od ziemi. A co się dzieje tutaj? To będzie nowy ogród ziołowy i teraz dajemy, to mój stary dach, to jest nowy dach od ostatniego roku, ale to był onduliny. So ja dałem teraz stary dach tutaj na ziemię i potem trawa nie będzie tak mocno, nie będzie rośli tak dużo. No. Tak, widzisz, to już jest brązowy kolor, bo nie ma światła tam i potem jest mniej roboty, kiedy ja chcę sadzić. To jest tunelowa geodezja, tak. Geodezyjny, tak. Tak? Mhm. To jest tutaj chyba dwa lata teraz, 2-3 lata. No, jest bardzo ciekawe miejsce. Sałata, rugula. No bo sezon zaczyna trochę później tutaj. Później jest, tak. Jestem około 2 tygodnie później Krakowa chyba. On jest od Niemcy, on nie ma teraz, ale to jest swój dom i to jest na swój teren, mój dom jest na mój teren. Aha. Drugi dom, inne rodziny ma swój teren. So, każdy mamy nasz teren, ale tutaj jest teren fundacji i wszystko pomaga. Aha. Wolontariusze też pomaga, tak ogród i a tak dalej. A kto ma ten ogromny dom? Ten. Ten ogromny dom, to jest nasze nowe centrum światła. No. I to, macie jakiś
wydarzenie tam, tak? Tak, tak. To jest taki nasz projekt, duży projekt, co robimy teraz, a to nie jest jeszcze skończony. No, piękne grządki mamy tutaj, tak? No, to jest nasz ogród. Wszystko takie circular, okrągłe, kręgi i tak robimy tu. I teraz jest sezon początku i możemy jeszcze raz robić nowe łóżka. A głównie nie używacie żaden chemii, wszystko naturalne? Wszystko naturalne. Tylko obornik od krowy oczywiście, kompost, wermikompost też, bo mamy ten żużownica. I dajemy też popiół od agnichorze, bo to też organizuje i też daje elementów tak, do ziemi i do rośliny. A tutaj będziemy dać kukurydza słodki, brokuł, jarmuż, kapusta, marchewka, kalarepa. A jest staw tam? To jest staw dla... Kopaliście to? Tak. To jest dla kaszka. Ale trochę teraz to jest kaszki. Kaczki pomagają ze ślimaki? Dokładnie, no bo dużo problemy ślimaki na cały teren tu, no. Czy możemy Polsce powiedzieć, że jesteście permakulturowcy? Czy... Tak i tak. Jest trochę permakultura, trochę taka... Inna technika, raised bed, intensywny raised bed. Tam palimy agnichotra każdy dzień, rano i wieczór. Ludzie mieszkają tutaj, bo oni chcą mieszkać na ten atmosferę. Ten atmosfera pomaga twoje dzieci, no? Co czy chcesz mieszkać tutaj, jest lepiej, czy też robisz agnichotra i jeszcze masz ten kontakt i potem też to robi taki mocno connection. Tutaj jest stary sad, to mamy sad jabłko i śliwka więcej, węgierski. I to jest bardzo stary i powoli robimy takie zdrowie, jabłko i śliwka. A tutaj no. Masz muzykę. Ale duży pies. To jest ciekawe. Oasis. To była pierwsza nazwa właśnie. Okej. Okay. Pierwsza nazwa tego miejsca, co tak słuchałem. Potem się pomieniło na Bruguarania. Ja jestem z Czech i moja żona jest ze Słowacji. To znaczy, że zrobiliśmy znowu zespół czechosłowacki. I mamy dwie dzieci. A oni są urodzone tutaj? No właśnie, jedna córka jest urodzona tu właśnie w Jurcie, na miejscu. Ile miałeś lat, kiedy zdecydowałeś, żeby tu mieszkać? No to 2018, 5 lat, no 33 lat praktycznie. Aha, 33, jak Jezus, no tak? O to chodzi, zmiana, nie, w życie. Coś się pomieni. A tu jesteś teraz 5 lat i codziennie idziecie na agnichotra dwa razy dziennie. Tak, robimy sobie w domie, jak jest ciepło, to na zewnątrz. Teraz robimy, zimą robimy w jurcie, to jest ta nasza działka, trochę zaczynamy budować coś. A tu jest twój dom? Tak, teraz tu mieszkamy, no. To jest praktycznie typowa mongolska jurta, to znaczy, że jest drewno i izolacja jest owczy felt, wełna owcza, taki ten... Tu jest właśnie izolacja, nie? To jest centymetr, praktycznie centymetr. Co cię działi od zewnątrz, wewnątrz. I zimą bardzo fajnie. Nie ma problemu. To mam ze Strobela. To jest właśnie slama, słoma. No, masz słoma. Własny ogród. Ogród permakulturowy. Spróbujemy tak robić trochę. No, pomału się rozwijamy, bo chcemy też dom budować, jak się uda. Wszędzie jest wszystko, dzieci, nie? No, dzieci, fajnie. Ogród. Prawdziwe życie na zewnątrz. No. Trochę bałaganu, ale to musi zawsze być. No, musi być bałagan, tak? Tam są dwie kózki nasze. A. Są do mleko, czy co? Tak. Fajnie. Robicie fajnie. Ser? Robi ser. Aha. Żona chleba robi też domowy na zakwasie. Ja się interesowałem biodynamicznym permakulturą, a biodynamicznym ogrodnictwem. No i w tym momencie mi przychodziło jakieś przez internet, prawdopodobnie żona wysłała jakieś interview z doktorem Ulrichem Berkiem i tam było o agnichotrze mówił. I ja mówię, a to jest to, co szukam cały czas praktycznie. Od razu to było jak... No i potemśmy przyjechali, kupili skrzynkę, zrobili agnichotrę. No i nawet... Po trzy dni paliłem i miałem jakieś z ręką jakiś problem też.
No i 3 dni paliłem agnihotry i smarowałem popiołem z agnihotry i w końcu nie mam tego problemu do teraz. 3 lata mi to nie dało, nie mogę się tego pozbawić, nie? To znaczy, ja mówię, okej, no tak jak będziemy palić agnihotry, do ogrodu jest fajnie, dla mnie jest fajnie, no to dlaczego nie? No ja się urodziłem w mieście, cały czas żyłem w mieście. To znaczy, że ja nie miałem takich doświadczeń życia na wsi. Nie? Udało nam się, że ja i moja żona bardzo kochamy naturę i jesteśmy, czujemy się więcej wolni w tej przestrzeni takiej jak tu. Nie? Na początku, jak zacząłem studiować architekturę, to chciał, jak się nazywa po polsku, te skyscrapers budować. No i na końcu już chciałem robić budynki z gliny. Bo to jest z glina? To jest glina, słoma. Tu jest. To jest właśnie jeszcze nieskończone. A ten drugi nie. To jest właśnie typowa jurta z Mongolii. No to jest tak jeszcze trochę nieskończone dla kóz. Tu mogę zobaczyć, tu właśnie oni mają stajenkę. To mi tak 2 lata zajmało, tak pomału, powoli. Ja to praktycznie budowałem samemu z jakąś... Kolegowie przychodzili tak we dwójkę max, na dachśmy byli w trójkę, ale tak praktycznie 2 ludzie wystarczy za mały budżet praktycznie, super. Ten czas i wszystko w ogóle inaczej płynie, nie? Bo masz swoje, bo my tak mamy swoje działki, no ale potem masz też coś wspólnego, to znaczy wymaganie twojego czasu i energii też. Myśmy nie szukali religii, ale znaleźliśmy duchowność. Nawetśmy daleko od naszych rodzin, wszyscy tu, co jesteśmy, w Australii, Malezji, Peru, Czechy, Słowacja, ale znaleźliśmy inną rodzinę, z którą właśnie jak się spotykać codziennie, nie masz problemu się z nim spotykać codziennie. Rozumiesz, co myślę? Ciężko powiedzieć, jeśli to jest filozofia. Nie, bo tu nie ma praktycznie filozofii żadnych, nie? To jest fajne na tym, że na tej naszej ekowiosce, co ja tak myślę, że tu ma każdy swoją jakąś teorię życia, ale razem się fajnie dołącza do wszystkich drugich. To znaczy, że agnihotra nawet jest powodu wedyjskiego, ale to praktycznie nic nie znaczy dla, na przykład dla kogoś. Dla mnie, ja jestem z Czech, to właśnie wiesz, jak Czechy są ateistycznym krajem praktycznie. Twoje rodziny w Czechach, czy oni myślą, że jest dziwne, że mieszkać w ekowiosce w Polsce? No można, że rodzice myśleli, że jak będę architektem, że coś, że będzie trochę inaczej wyglądać moje życie. Ale mama jest bardzo szczęśliwa, że my jesteśmy praktycznie szczęśliwi. O to chodzi. Dla mnie najważniejsze jest chodzenie do natury, muzyka, wspólne jedzenie, wspólne jakieś rozmowy. Każdy znajdzie swoją drogę, a jak jest ta droga w miarę taka, że nie szkodzi komuś innemu, to nie musi być to w ekowiosce, mogę to być inna, jakaś inna możliwość, ale ja widzę, że w tej ekowiosce jest to bardzo łatwiejsze. Ale czy masz taką wrażenie czasami, że żyjąc w takim typu miejscu jest jakiś, uciekasz od normalnych rzeczy? No oczywiście, ja uciekam. Nie chcę żyć tak jak zwykły człowiek. Nie, to mnie nie interesuje. Mogę powiedzieć, że jest to ucieczka, ale... Można to nie jest ucieczka, może to jest wybór z różnych drog życia. Jeszcze nie spotkałem za swoje życie tyle ludzi, z którymi bardzo fajnie mi się spędzi czas, nie? Jak tu. Mogę spędzić czas z ludźmi z całego świata, na przykład. Tu przyjeżdżą z Indii, z Anglii, z Peru, dokolwiek. To tak czuję, że zawsze jest ktoś, kto przyjedzie, ma jakąś swoją historię. Fajnie się możemy podzielić razem. Mother Mary Pond. Tak, bo tu jest Matka Boska, widzisz? Aha. I tu jest pond. Jesteście katolikami też? My jesteśmy wszystko. My jesteśmy otwarte na wszystkie wiary. Wiesz, gości tu przyjeżdżają, wolontariusze tu przyjeżdżają na chwilę, na krótki czas, czy nawet dłuższy czas. Jedyne reguły, które muszą utrzymywać, to jest to, nie palić papierosy, bo my chronimy tego środowisko, nie używać narkotyki, bo
to też, żeby chronić środowisko, nie pić alkohol i nic nie zabijać. Krowy nie zabijamy, kaczki nie zabijamy, kury nie zabijamy, nic nie zabijamy. Nie wykorzystujemy coś, co jest zabitego, bo nasza filozofia jest tak jak Gandhi, ahimsa, non-violence. I dodatek do tego, najważniejszy, żeby uczestniczyć wschodu i zachodu słońca, naszej medytacji i siedzenia przy Agnihotra. Tylko te rzeczy. Zostało nam 3 minuty i 44 sekundy. Aha. To dzięki GPS i dzięki technologii najnowszej wiemy, kiedy jest ten moment. Tak, ale jeżeli ktoś jest zajęty albo leniwy, czy mogą zapłacić kimś innym, żeby zastąpić i no, po prostu robić palenie dla mnie, tak? Tak, tak, można. Można? Tak. Tom żartuje. I do momentu, kiedy zaśpiewam mantry, które zostało mi 2 minuty i 20 sekund, ja mogę tutaj, wiesz, dodać gi i tak dalej, ale za pośpiewanie mantry ja nie dotykam już tego. To już siedzę, cisza i medytuję i odbieram tę energię. W tym momencie, kiedy jest ten ziemia i słońce są równoległo, to już jest ten moment, kiedy te energie z kosmosu przychodzą tutaj i ten ogień w tej piramidze wykorzysta tę kosmiczną energię. Bo ziemia się krąży, nie? To zaraz za parę sekundy, czy za pół minuty, za minuty, to już jest w innym miejscu ta energia, rozumiesz? Czy ja mogę być blisko ciebie? Tak, kiedy jest, ja chcę poczuć, czy ja będę czuć tę energię? Tak, będziesz czuć, tak. Okay. Tak. Nie będziesz eksplodować. Agnihotra jest najlepszy dar dla natura. Bardzo pomaga Matki Ziemi. 10 sekund. Agnaye Swaha. Agnaye Itam Namama. Prajapataye Swaha. Prajapataye Itam Namama. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawe filmy o ekowioski w Polsce i generalnie moje przygody w Polsce. Jarek, dzięki za dzisiaj, dzięki za zaproszenie. Gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o wasze działania? www.agnihotra.pl i na Facebooku też jest Agnihotra strona i też jest ekowioska. Jasne. Dzięki, Jarek. Idziemy zobaczyć ta muzyka.